Siemano, ja jestem Figuzek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał, a dokładnie również taka familiada, teleturniej czy coś takiego. I już w sumie pierwsze pytanie poleciało, ponieważ troszeczkę się zapomniałem, ale tak. Ogólnie wygląda to następująco, że pytania będą o mnie i w sumie również z tym pomógł mi Szymek, ponieważ on tworzył pytania oraz ChatGPT, więc mega fajne. I pytanie było, czy lubię swoich widzów, Alusia odpowiedziała pierwsza i teraz jest ona w kole. Czyli tak, o kurde, Alusia, ale ciebie zrobiłem, do tego nie umiem czytać. Masz 3 koła ratunkowe. Dobra, zobaczymy, co tutaj w ogóle będzie się działo. Byłem dosyć ciekawy. Ej, to może być fajne. Jest to content również z widzami, więc oczywiście każdego pozdrawiam. I dziękuję, że w ogóle ktoś tutaj wbił. Więc mega miło z waszej strony. Ogólnie był poprzedni materiał również z Szymkiem. Właśnie taki teleturniej był na kanale w tym tygodniu. Więc możecie sobie zobaczyć. Ale dobra. Może dostać 30 uśmiechów, o kurczę. No to wam powiem, nieźle. Oczywiście pozdrawiam każdego, co tutaj jest, tak jak mówię. I dobra, zobaczmy, jakie tu będą w ogóle pytania. Pytanie pierwsze, jakiej płci jest Fikus? Mężczyzna. Dobra. Wiadomo, że wej, jakie pytania. Odpowiedź, dobra, bez pomocy, bez kół ratunkowych. Kurczę, Alusia, ja widzę, mądra jesteś. Grasz o 2 uśmiechy teraz? Ciekawe, co odpisze. Czy będzie ryzykować o 2 uśmiechy? Jak najbardziej. Ryzykuję. Jeśli się odpowiesz, masz 0. No właśnie. Myślałem, że D. Co D? Jakie było D? Kosmita. O kurczę. Dobra. Oj, ktoś wyszedł. Pytanie drugie. Z jakiego kraju pochodzi Wyfikusek 31? Czy tam jest? No właśnie. A. Z Rosji. B. Polski. C. Niemiec. Czy D. USA? Alusia mówi, że B, więc jest dobrze, nie? Dobra, Szymek pyta, czy gramy o 3 uśmiechy. Alusia mega skupiona, ale mówi, że by chciała. Tak jest. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Pytanie trzecie. Ile znaków, cyfr i liter ma nazwa... Nie wiem czemu, ale to pytanie mnie rozśmieszyło. Teraz Alusia będzie sobie siedzieć i po prostu liczyć, ile mam pytań, ile mam cyfr i znaków. Liter i tak dalej, więc nieźle, no. Ale czy jest to odpowiedź dobra? Chyba tak, ponieważ teraz Alusia będzie grać o 5 uśmiechów. Mega skupiona razem z Oliścią. Mam nadzieję, że ona tutaj nie podpowiada ta owieczka. Ale dobra, my sobie dalej siadamy. O, mamy tu jagódki. Nice. Dobra, pytanie czwarte. Fikusek to głównie kanał. I co my to będzie? Modowy, vlogowy, community, commentary albo gaming. Alusia myśli, oglądałem, ale no... O, chyba pierwsze pytanie, na którym Alusia może się wywalić. Czy Alusia będzie wiedzieć, co tu się dzieje? Może koło. Może koło, albo strzela, żeby koła sobie zostawić. Myślę, że B. Dobra, B było co? Vlogowy. Czy vlogi są na moim kanale? Czy Szymek stwierdzi, że B to będzie ostateczna odpowiedź? Jednak, zmiana decyzji. Zobaczmy, co Alusia strzeli. Płaszczyzna ze zwrócenia kolega, no dobra. To robisz szpagat. Co se ludzie. Jednak D, czyli gaming. Czy gaming jest moim głównym kanałem? Masz 3 koła. Szymek tutaj widzę. Dobry prowadzący. Więc jak? Okej, chyba Alusia postawia na siebie. Szymek w swoim stylu, że to bardzo dobra odpowiedź, a nie zła. Typowy on. Dobra. Gwarantowałem 5 uśmiechów. No kurczę, 5 uśmieszków. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Pytanie 5. Cechy najlepiej pasujące do Wyfikuska to. Ej, ciekawe, co on tutaj wymyślił. Poczucie humoru i spokój ducha. Powaga i rozwaga. Odwaga i męstwo. Ale chłop zawinął, nie? Mnie zastanawia. Dobra, poczucie humoru i spokój ducha. Okej. Okay. Dobra odpowiedź. Tak szczerze też. Jak na to patrzyłem, to też by to strzeli, więc no tutaj mówię, Siemek najlepszy researcher. W ogóle jakbyście się pytali, dlaczego mam jego skina, to po prostu zobaczcie poprzedni materiał. Oglądam live'a, to wiem. Dusi się. Reluje. Masz 7 uśmiechów, gram o 9. Jak przegrasz, masz 5. O kurczę, gramy dalej. No dobra. Ej, urocza Karo, nie jestem. Ej, no. Pytanie szóste. Jaki kolor dominuje na skinę Wyfikuska? Szybka zmiana skina. Czerwony, niebieski. A, wiedziała, no. Kurczę. Z jednej strony podoba mi się to, że tak w tak szybkim tempie odpowiedziała.
Ale czy to jest prawda? Bo przed chwilą? Dobra odpowiedź. Dowiedziemy się po reklamach. A, bo to ona odpowiada. Ta. No, nie wiem. Zawsze są dwa w programie. No właśnie, trzeba czegoś na reklamę. Pozdrawiam Jokesa i Górnika. Kacper pisze, no dobra, pozdrawiamy. A nie tylko ich, oczywiście każdego, co tutaj siedzi. O, to uwaga! Mamy reklamę, jeżeli byś chciał epicko wyglądać, no to oczywiście użyj tego skina. Jest on na mojej ściance, najlepszy skin pod słońcem. Dobra, jesteśmy po reklamach. Czy gramy o 12 uśmiechów? Gramy, Alusia pewna siebie. Dziewczyna, która chciałaby wygrać oczywiście ostateczną nagrodę, więc mnie to mega jara. Zobaczymy, co będzie. Masz 3 koła, pamiętaj. Są 3 koła. Jak przegrasz, masz 5. O kurczę, duża stawka. Pytanie 7. Ile słów ma wykusek 37? Podaj przedział. O kurczę. Bez podglądania. O, jak miło. Bez oszukiwania. Masz 3 koła, więc łatwo. Mam nadzieję, że Alusie nie patrzysz w internet. Tutaj odpowiedź powinna szybciej wlecieć. O, Alusia myśli o kole, więc ciekawe, coś nie wyszło. Jednak Alusia będzie strzelać, tylko w co strzeli? I wydaje się, że jest to odpowiedź C, czyli odpowiedź. Dobra odpowiedź, jednak dobra odpowiedź. Gramy o 15 gwarantowanych uśmiechów, czy Alusia będzie chciała? Dokładnie to prawie 1500. No, w sumie trochę ponad już. 1500 chyba 20. Pytanie 8. Który z podnajki youtuberów współpracował z Fikuskiem? Mam po prostu, że się zamię z tym Kasper. No real, ten Kasper jest sus. A. Demka99. B. Camlox. C. A, szybko Alusia strzeliła, że to Shox. Nawet nie przeczytałem. Dobra odpowiedź. Pytanie 9. Jaki nick na BSP ma brat w Fikuska? Koło chce. Okej, no zobaczymy. MakeX, Górnik 3, Tery. W sensie 3. Sprinter albo Kubi Heroes. Jakie koło? Alusia pierwsze koło zaznacza. No dobra. Jest praktycznie pod koniec turnieju, więc koło jest dobre. 50 na 50. Fundo przyjaciela albo publiczność. Gramy o 18 uśmiechów. Mega dużo. Tak szczerze, stawka jest wysoka. Alusia wybiera, że chce fon do przyjaciela. Więc ciekawi mnie, co tu się będzie. I chyba wyjdzie to Ever, który jest aktualnie tutaj. Nie, nie do ciebie, Oliver. O kurczę. Jednak nie Ever. Dobra. Ale ten, już jest git. Dobra, więc wybrana została Urocza Karo. I Urocza Karo, czy podpowiesz? Urocza Karo, nie możesz do Kaspra? Nie można, halo, halo, tak nie można! Dobra, za dużo tutaj myślą. Pytanie 9, jaki nick na BSP ma brat? I pytanie do publiczności chyba weszło. I widzę, że Kasper pisze B, ale co napisze Alusia? Czyli B. Publiczność mówi B, Alusia również napisała i jest dobrze. Czyli dwa koła randkowe poszły? O kurczę. Tak. Gramy o 21 uśmiechów. Ej, czy to już jest jedno z ostatnich pytań? Kurczę. Ładnie idzie, wam powiem. Dobra, Alusia napisała, że gramy, więc lecimy z tematem. I dobra, pytanie będzie takie. Co my tu mamy? Szymek. Jak ma na imię żona w Fikusek 37? O kurczę, ciekawe czy wie. Aaaa, strzeliła instant. Ale czy dobrze, panie prowadzący, czy dobrze? Weź zauważ. Ale szybko poszło. To nie jest dobra odpowiedź. To bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście pozdrawiamy Karolina. I dobra. Czy gramy o główną nagrodę 25? Czy to jest główna nagroda? Nie, to jest przedostatnie, wybacz. Przedostatnie, dobrze. I no, Alusia chce. Kiedy Fikusek zdobył setny poziom? O kurczę. Tydzień temu, miesiąc temu, kwartał temu, rok temu. O kurczę, i co my tutaj będziemy mieć? B. Czy Alusia jest pewna z odpowiedzią miesiąc temu? No, nie strzela w 100%. Okej, chyba daje 50 na 50. O kurczę, to ciekawe co tu będzie. Miesiąc temu, rok temu. No dobra, trochę to ułatwiło, bo jakby był jakiś kwartał, to może by o tym myślała, ale teraz teoretycznie obowiązek pytanko powinno być, że w sensie odpowiedź, że
miesiąc temu, więc nie wiem, Alusia myśli dalej. Albo zaspała. Trochę głupią sytuacją byłoby kliknięcie na mnie po prostu, bo ja nawet nie mam konta rok temu, który ma rok. Ale jest to poprawna odpowiedź! Oh my god. Let's go. Gramy o 30, czy wychodzisz z 25? Jak przegrasz, masz 15. Stary, to musi być jakiś killer, nie? Na ostatnim pytanku. Chyba, że nawet nie będzie chciała 15. W sensie 30. Ciulowa decyzja chyba. Jednak ciężka, albo się jednak nie przeklina. Ale gramy dalej. Mam nadzieję, że to będzie jakiś killer. Ale z drugiej strony fajnie by było, jakby ktoś wygrał program. Dobra, ostatnie pytanie bez kół. No właśnie, nie ma kół. Tym. Co my tu będziemy mieć? I. Pierwszy publiczny film na kanale Fikusek temu... Fikusek 31 był z... Kurczę, ciekawe co tam się będzie działo. CSA, BSP, Roblox czy z Minecrafta? Co powie Alusia? Mam nadzieję, że nie będzie sprawdzać. Tak szczerze, killer, jeżeli nikt nie ogląda mojego tego kanału. A wydaje mi się, że Alusia nie za bardzo, bo nawet tutaj pisała wcześniej, że nie za bardzo nawet BSP. Albo Roblox, albo BSP. Sam Fikusek chyba... Nie wie, co nie? Ja akurat wiem, stary. Co tu jest? Alusia napisała, że to będzie Roblox. I czy to jest poprawna odpowiedź? Albo nie. Jednak zmienia zdanie. O kurczę, napisała... Nie! No nie! I co z tym robimy? O nie! Co jest? Cześć, Amadeusz to Alusia? Ja myślę, że to jest... What? Dobra, zaliczamy! Czyli tak, osoba Alusia, ale widzę, że tu chyba jest jakiś Amadeusz, za tym się kryje, wbija się do finału i go wygrywa! Tak szczerze, chyba by przegrał, albo przegrała. Kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć, jak to ten... jak mówić do tej osoby, ale udało się. Więc daję uśmiech za wina. O, aż mi grę zareagował. I teraz chyba kolejny kandydat, co? I tak, nagroda za to, że ludzie tutaj byli, a także Alusi właśnie za pierwsze miejsce. I tak, jak na razie pierwszą część nagrywamy. Szymek daje nagrody dla każdego oraz ogólnie dla zwycięzcy. Możecie zostawić właśnie uśmiech Alusi 7, chyba widzicie jej nick i co? To by było jak na razie na tyle, za chwilę będziemy po reklamach kolejną osobę. Dobra, a więc druga osoba, czyli Fiksoniusz, będzie również odgadywać, czy dobrze zna mnie, więc dobra, lecimy. Tak, jestem gotów, odpaliłem już nagrywanko, jest to druga osoba, pierwsza już była wcześniej, więc jak wiecie, czy też nie, no to no wcześniej po prostu widzieliście, nie wiem co mam powiedzieć wam więcej. Dobra, Fiksoniusz, pierwsza osoba. Razem ze zwierzakiem. Mam trzy koła ratunkowe, czyli no w sumie tak jak przed chwilą to było. Alex. Dawaj, Alex. Grasz o 30 uśmiechów, 12 pytań. No kurczę, ciekawe co tam będzie. No był tam twój prezencik. Jak coś to jeszcze widzę na live nawalam, więc. Dobra, pytanie to samo. Pierwsze, jaką płcią jestem? Płeć? Płcią? W sumie nie wiem, jak to się odmienia, tak szczerze. Ale dobra. Odpowiedź A. Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Powiedz mu... Dobra. Tak właśnie, widzowie. Osoby, które są jako widz, jakoś tak nie podpowiadajcie. Jest to dobra odpowiedź, brawo, Fiksoniusz! A będzie coś innego? Nie wiem, Roblox dzisiaj na. Gram o dwa uśmiechy, czy wchodzisz z jednym? Jak przegrasz, masz zero. No, jest ryzyko, jest zabawa, co, Fiksoniusz? Kurczę, trochę cisza. Fiksoniusz się zastanawia, co chce zrobić. Gra dalej, chłopak. To lecimy dalej. Bija wariatka. No, wiem, ty jesteś wariatką największym. Dobra, pytanie drugie. Dobra, sobie usiądę też. Po co podpowiadać, skoro można utrudniać? Pytanie drugie. Z jakiego kraju pochodzi Wyfikusek 31? Jest, no. Ej, stary,
Na poprzednim, jak nagrywaliśmy, było tak samo. Z tego co pamiętam, bo dzisiaj to montowałem i mi się wydaje, że też. Napisałeś pochodzi się coś podobnego i ten. Była zła. Dobra. A, Rosji, B, Polski, C, Niemiec, czy D, USA. A będzie coś, nie. Kurde, no. Odpowiedź B, czyli z Polski. No przykro mi, to nie jest dobra odpowiedź. O kurcze, fiksoniusz. Takiej prostej rzeczy ty nie wiedziałeś. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nie, to jest tak głupie. Trzecie pytanie, ile znaków cyfr i liter ma nazwę Fikus 37? Siema Natalka, witaj. Tak, pozdrawiam cię Natalka. Odpowiedź A, 8, B, 9, C, 10, D, 11. Czy fiksoniusz się wyłoży? C. W razie co masz, 3 koła trudne. No. Jak pytanie trudne trzeba ułożyć, nie? Czy ostateczne pytanie? C. Odpowiedź w sensie. No, musisz się zastanowić, stary. Ostateczne. No to ostateczne. Nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Dobra odpowiedź, let's go! Fiksoniusz, brawo! Klaszcie tutaj na loży. Znaczy, no, aha, bo ty na podłodze tutaj siedzisz, ja myślałem, że w domu. I to tak napisałeś. Gramy o 5, a wychodzi z 3, jak przegrasz na 0. O kurde, stary. To jest ryzyko, które... Gramy dalej, o! Wchodzi w to. Dobra. Pytanie czwarte, wyniku zakrzyczenia to głównie kanał. A, modowy, B, vlogowy, C, community commentary, or... Gaming. Brawo. No fiksoniusz to jest mózg, nie? Chłop. Chłop wie, co się dzieje na świecie. D. Gaming. Czy mój kanał to jest gaming? Zobaczmy, co Szymek odpowie, bo ja sam nie wiem. Dobra odpowiedź. Jednak dobra. Okej, okay, kolejne pytanie. Tak jak poprzednio, czyli pytanie piąte. Cechy najlepiej pasujące do wywkusek to poczucie humoru i spokój, ducha, powaga i rozwaga, odwaga i męstwo, piękny i mądrość. To jest pytanie takie, wiecie, nie? Może być ciężko, w sensie, kurczę, jeżeli ktoś na przykład mnie nie zna, czy coś... W sensie, ja nawet w poprzednim, jak to pierwszy raz usłyszałem to pytanie, to strzelałbym w jedno z nich i to była poprawna odpowiedź. Trudno, jak się nie znają. No właśnie. Trudne, ale mamy 3 koła ratunkowe. No właśnie. Fiksoniusz wybrał 50 na 50. I co tutaj Szymek wtedy mu usunę? Odpowiedź ci odpada. Nie no. Siema Karolina. A, poczucie humoru ci zostało i spokój ducha, albo odwaga i męstwo. Co wybierzesz? Odwaga, a. Dobrze! Fiksoniusz, brawo! Gramy od 9, jak przegrasz, masz 5. Gramy dalej. Fiksoniusz się nie poddaje. Chodzi mi o wagę bardziej Karola z tym, a nie ile kosztuje, ale dobra. Dobra, czekaj, gramy dalej, dobra. Tak, bardziej o wagę mi chodzi. Dobra, pytanie szóste. Jaki kolor dominuje na skinach wyfikuska w Blockstar Planet? Czy Fiksoniusz będzie znał odpowiedź na to pytanie? Czerwony, niebieski, czarny, biały. I odpowiedź A, fiksem już dał. Dowiemy się po reklamach. Kolejne reklamy mamy odpalić? No dobra. Więc dobra, ostatnio była reklama tego oto skina. Podczas reklam odpowiadałem sobie na pytania widzów. Ej, nie głupie w sumie. Gramy o 12 uśmiechów. Jak przegrasz, masz tylko 5. O kurczę, ale no 12 to jest podwójna akcja, nie? Fajnie by było zdobyć, nie? Jak cię nie ma, przecież widzę. To może po milionach jeden z 10. Nie wiem, mam jakieś plany jeszcze z Szymkiem, więc spokojnie. Pytanie, ile fikuzek ma subów? Podaj przedział. Co tu się będzie działo? Czy fiksem już będzie dobrze odpowiadał, czy nie? Zobaczymy. Bez ściągania, no właśnie, bez ściągania. Masz 2 koła. Tylko mnie nie wysłać do odpowiedzi. Ty będziesz pierwsza. W kolejce. Urocza karo. Czy C z odpowiedzią dobrą? Panie Szymek? Pym, 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 pym. Odpowiedź brzmi, nie jest dobra. Nie no, zobaczymy. Szymek jest prowadzącym, nie. Ja tutaj tylko ten... Se skaczę, okej? Okay? Na krześle. Jest?
Chłopca troluje. Nie, no ja wiem, ile ja mam subów. Dobra, odpowiedź. Kurde, Fixon już to leci! Bym coś dokończył, ale to jest zbyt sas. Jakby to była Karolina, to by wiedziała, o co chodzi. Czy gramy o dwa gwarantowane 15? Fixon już się zastanawia. No, ciekawe co powie. Kurde, widzę, że komar mi użarł w rękę. Na razie. Oj, Oleńka poszła, dawaj. Gram do końca. Gram do końca, let's go. Tak szczerze, Fixeniusz. No, ma chłop jaja, no. Pytanie 8. Który z poddanych youtuberów współpracował z Wyfikusek 31? To pytanie może być ciężkie. Demka99, Camlox, Mikalo, czy Shox? Masz dwa koła ratunkowe. Fixeniusz. Mogę taki fun fact podać. Z tym youtuberem nagrałem dwa materiały na mój kanał i na jego również dwa. I jest to poprawna odpowiedź z Shoxem. Pytanie 9. Jaki nick ma na BSP ma brat Wyfikuska? No, jest to dobra odpowiedź, ale co będzie z tym pytaniem? Make X, Górnik, Sprinter, Hubi Heroes. Czy Fixon już będzie wiedział? Odpowiedź B. Czyli Górnik. Czemu mi krzesło? No weź, tu jest kilka krzesł, no spokojnie. Gram 8. Jesteś pewien? Zastanów się dobrze. Czy to jest poprawna odpowiedź? Czy Górnik to jest mój brat? Kurde, tak szczerze, tak nie wiem. Nie jestem pewien chyba. Czy to jest poprawna odpowiedź? A to zależy już od Fixeniusza, nie? Ja mówię, a ty nic nie podpowiadam, ani nic takiego. Jak co, to są dwa koła jeszcze. B. Dobra odpowiedź, jest. A to plot twist. Fiku. Ej, to by były jaja, co? Jakby Górnik to był ten Fikusek tak naprawdę. No stary. Czy wchodzisz z 18? Albo grasz o 27. Jak przegrasz, masz 15. Dobra, zobaczymy. Szymek. Gramy dalej, Fixem już. No dobra. Szymek już uśmiech rozdaje. No ciekawe z jakiej strony. Poddymia chłop. Pytanie 10. Jak ma na imię żona Fikuska? No okej. Okay. Ciekawe, co tu się będzie działo. Czy kolega wie? Halina. Halina? No brzmi dobrze, nie? Odpowiedź C. Karolina. Moja imieniczka, to łatwo? Czy to jest dobra odpowiedź? Szymek? Ty znasz odpowiedź dobrą. Czy to jest poprawna teraz odpowiedź? Dobra, let's go. Dobra odpowiedź. Zapro na milionerów. Dobra, czekaj. Gram o 25, a ty tu jesteś. Stoisz tu, hop. Czemu każdy dochodzi tak daleko z tej rankingu, no? W sumie za bardzo znacie już. No powiem. Jestem tak dalej. Tak. Gramy dalej. Dobra, Szymek. Ugotuj pytanie kolejne. Jakieś takie, kurde, dobre, nie? Yo, Karolina, z powrotem. Pa, Fixem już odpowiedział dobrze. Dobra, to zabiorę mu telefon do przyjaciela za... O kurde, serio? O, dobra, ej, dobre w sumie. Możemy tak zrobić, nie? Koło fortuny mu zarąbał. Tak, Alex, czyli ciebie to by było. Pytanie 11. Kiedy Wyfikusek 31 zdobył setny level? W ogóle się i zaloguję. Dobra, rób to. To ja to w ogóle XD. A o co chodzi? Bo już się zgubiłem. Masz pół liczby, że jeszcze XD. Dobra, kiedy wbiłem setny poziom? Bym no... Nie no, byś pierwsza była Karola chyba. Byś wygrała ten teleturniej. Tak mi się wydaje, nie wiem. Choć to są pytania bardziej z BSP, nie wiem. Live jestem, hejka Natalia. Dobra, czy Fixem już będzie wiedział? Masz jeszcze publiczność. Jak chcesz, oprócz mnie. C. Kwartał temu. Czy Fixem już to jest poprawna odpowiedź? Mogę dołączyć? Tak. Jaki jestem mocnik, bo się zapomniałem. Ostatecznie? Nie chcesz koła? Dobra, cześć, zaprosić. Natalia to była... Kolorowa Natalka. Nie macie.
czyli fiksujemy zgad, bo co tu się dzieje. Ostatecznie, kwartał temu. O kurczę. Dobra odpowiedź to B. Dun, dun, dun. Oj, oj, oj. Ale dam ci... Wygrasz dodatkowe 5 uśmiechów. Mam jakieś pixel z żal, o kurczę. Jeśli odpowiesz na pytanie bez koła ostatecznego, no, bez żadnego koła. Pytanie 12. Pierwszy publiczny film na kanale Wyfikusek 37 był z... Z czego był? Z CSGO, Blockstar Planet, z Robloxa albo z Minecrafta? Karolina, weź ty jeszcze napisz, jaką odpowiedź myślisz. Z czego był mój pierwszy materiał? Czekaj, czy byś zgadza. Weź zobacz link. Jaki link? O, zniknęłaś, nigdzie. Urocze Karol puściła, dobra. Dum, dum, dum. Dobra, co my tu będziemy mieć? Fiksujesz myśli nad tym, co... C ostatecznie, z Robloxa. Hejo, Natka. Czy ostateczna odpowiedź będzie ostateczna? Co ja kurde mówię? Tym, tym, tym. No w końcu się gówno ogarnął. Nice. Halo. No zapraszam się, już nie mogę. S? Że ja? No ty. Dobrze. Brawo! Wygrywasz 20 uśmiechów. Fixenius jest kolejną osobą, która naprawdę dużo uśmiechów wygrywa dzięki teleturniejowi. Brawo dla Fixeniusza. Kurczę, jakbym miał uśmiechy, to bym rozdał, ale troszeczkę bieda w kraju. No, nie ma żadnego XD. Szymek prowadzący rozdaje już uśmiechy. I ogólnie co ja wam mogę powiedzieć? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dwie osoby brały udział w naszym pięknym, epickim teleturnieju. I co ja wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I na razie.